praca nad książką pokazała mi to, ile rzeczy nie wiem, ile ciekawych rzeczy nie wiem i ile jest fantastycznych osób, które właśnie mogą wprowadzać mnie i innych w te rzeszowskie zagadki. Bardzo się zżyłam, bardzo, 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 ale paradoksalnie nawet nie z Fredem Zinnemannem, tylko z jego rodzicami. Tak, to wielka duma, że ja tam się znalazłam. Wspaniała rzecz. Jest jakaś kara za brak odpowiedzi? Film 365 dni, tak? To musi być coś strasznego i ja chyba nie chcę tego filmu oglądać. To jest coś, czego w książce nie ma, ale to było też fascynujące, to było niesamowicie fascynujące, to zestawianie klocków. Kanał Rzeszowski.